Marin, otrzymałem wiadomość, że jeszcze nie dotarłeś do drużyny Bravo. Musisz się pośpieszyć. Nie mogę na ciebie czekać. Jak najszybsze dotarcie do centrum łączności jest sprawą priorytetową. Hej, cześć, witajcie, jestem Kotkozoto, piąty odcinek serii Doom 3, poziom Nightmare. Schodzimy na pierwszy poziom laboratoriów Alpha. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. Jeszcze słychać jakiś ziombiaków. Światło będzie lepiej. UAC jest dumne ze swojego rejestru bezpieczeństwa. Prosimy przestrzegać procedur bezpieczeństwa UAC. Potrzeby, naukowcy z UAC opracowali dramatyczne rozwiązania. Rozwiązania, które wkrótce przyniosą zyski UAC, jej inwestorom i całej ludzkości. Sam Mars jest naszym głównym sprzymierzeńcem i kluczem do naszego rozwiązania. Spójrzcie na jego rozwiązanie. Dobra, przeczytamy sobie PDA. Dziennik audio Kyla Bergera, kierownika badań projektu Felicity. Fazowy dekonstruktor cząsteczek jest już w pełni sprawny, a zebrane dotąd wyniki badań są imponujące. Niestety w zeszłym tygodniu zdarzył się okropny wypadek. Asystent naukowy Patterson kalibrował jeden z emiterów kwarków w komorze. Świadkom wydaje się, że zachowywał się tak, jakby coś widział, jakby coś do niego mówiło i cofnął się wprost w strumień cząsteczek. Nie był to przyjemny widok, ponieważ tył jego głowy został oderwany. Żył jeszcze przez kilka minut, choć nie wiem, czy można nazwać to życiem.
Świadkowie jednak twierdzą, że jego oczy poruszały się we wszystkie strony. Próbował też coś powiedzieć, ale po utracie tak znacznej części tkanki mózgowej musiały to być wyłącznie odruchy. Z powodu tego wypadku wprowadziłem w laboratorium nowe protokoły bezpieczeństwa, a w jednym z magazynów zgromadziliśmy środki pierwszej pomocy. Magazyn ten ma kod 752. Koniec wpisu. Dobra, mamy kod magazynu 752. Trzeba zapamiętać. Może sobie od razu weźmiemy i pamiętam ten kod. Mamy jeszcze dysk wideo. Przez pokolenia ludzkość żyła z perspektywą wyczerpania się zasobów naturalnych. Nasze nowe przedsięwzięcia na planetach takich jak Mars tylko wzmocniły naszą potrzebę znalezienia nowych źródeł metali, paliw kopalnych, pożywienia, wody, a nawet powietrza. Aby zaspokoić te potrzeby, naukowcy z UAC opracowali dramatyczne rozwiązania. Rozwiązania, które wkrótce przyniosą zyski UAC, jej inwestorom i całej ludzkości. Sam Mars jest naszym głównym sprzymierzeńcem i kluczem do naszego rozwiązania. Spójrzcie na jego rozległe pustynie, bogate w naturalnie występujące tlenki żelaza, będące surowcami przyszłości. Opracowaliśmy proces destabilizujący strukturę atomową sproszkowanego tlenku żelaza i rozdzielający go na cząstki subatomowe, których potem używa się do tworzenia nowych pierwiastków. Niczym dawni alchemicy, fazowy dekonstruktor cząstek umożliwia nam transformację czerwonej gleby Marsa w czyste powietrze, świeżą wodę i paliwo wodorowe, podwaliny trwałego marsjańskiego środowiska przyjaznego człowiekowi. A to dopiero początek. Dalsze badania pozwolą nam stworzyć bardziej skomplikowane molekuły, nawet materię organiczną. Atom po atomie. UAC buduje lepszą przyszłość ludzkości. Kolejny raz widać tą lepszą przyszłość. Może czyjaś jest lepsza, na pewno nie tych ludzi tutaj, a właśnie tych.
ale robi się tutaj strasznie creepy, nie? Dobra. Dziennik audio Jacka Smitha, analityka w dziale zasobów ludzkich. 24 października 2145 roku. Właśnie zapoznałem się z kolejną porcją raportów zespołu naukowego. W tym tygodniu podczas pracy ze sprzętem obrażenia odniosło 5 kolejnych osób. Najpoważniejszych urazów doznał John Hughes, którego ręka została wciągnięta w jeden z układów wentylacyjnych. Dokonywał on jego konserwacji i twierdzi, że wyłączył go, a klucz bezpieczeństwa schował do kieszeni. System włączył się, nie mając źródła zasilania i poszatkował jego ramię aż do łokcia, zanim ktoś przyszedł mu z pomocą. Poinformowano mnie, że maszyna wciąż działa i nie można jej wyłączyć. Koszt tego wypadku wystarczyłby do podniesienia alarmu, a jest on jednym z wielu. W tym kwartale przekroczymy budżet odszkodowań. Nie jest to mój dział, jednak muszę zakładać, że zostanie przekroczony także budżet na nowe wyposażenie, ponieważ według tych raportów codziennie zdarzają się awarie sprzętu. Proszę o przedyskutowanie tego tematu na zebraniu. Koniec wpisu. No, to nieciekawa sytuacja się tam panu stała. Te wypadki chodzą po ludziach. Wyciek gazu zatrzymany. Ogień ugaszony. Jednak ten słupiuk czasami się przydaje, nie? On się jeszcze przyda. Powiem, tutaj narobiłem w gadzie. Wow. Co tu się stało? Te potworki to są magoty, nowi przeciwnicy. Wow. Czyli jeszcze tutaj jakiś im będzie, nie? Ciekawe, czy te magoty tutaj będą. Są armatrzadne, gdyby ktoś potrzebował.
temat Motrzady. Jeśli go nie zabijemy od razu, on się pojawi tutaj. Na pewno to przyjdzie, nie? Gdzie miałby iść? Ale znowu mi serce stanęło w gardle. O, ale wizja. Co tu się dzieje? Tam jest chyba zombie, bo go słychać, prawda? Na pewno tam jest zombie. Bezpieczniejsze światy. Bezpieczniejsze światy dla każdego. Przez wieki ludzie na Ziemi toczyli wojnę o dwie rzeczy niezbędne do życia człowieka. Paliwa i wodę. Wypełniając swoją misję tworzenia światów bezpiecznych dla wszystkich, UAC niedawno ogłosiła skonstruowanie hydrokonu. Choć jest to dopiero prototyp, hydrokon dokona przełomu, kończąc na zawsze ze wszystkimi niedoborami wody i paliwa. Rozdzielając molekuły tlenku żelaza, hydrokon wytwarza tlen i wodór, tanio i bezpiecznie, nie wymagając do tego dużych ilości energii. Wodór jest potem stosowany w paliwie wodorowym, substancji tak uniwersalnej i czystej, że można ją stosować wszędzie, od urządzeń domowych, aż po najbardziej skomplikowane silniki rakietowe. Drugą korzyścią wynikającą z produkcji tego paliwa jest niewyczerpane źródło wody mineralnej, czystszej niż woda w dowolnym ziemskim strumieniu. Tworzymy świat, w którym takie wynalazki jak hydrokon mogą zakończyć susze i wojny domowe w najbiedniejszych krajach, gdzie zawsze brakowało wody i paliwa. Będąc zawsze w czołówce badań naukowych i rozwoju, Union Aerospace ma nadzieję, że powstanie hydrokonu przyczyni się do tworzenia bezpieczniejszych światów dla każdego. Sakra.
Co? Przestraszyłeś mnie. Ależ się cieszę, że cię widzę. Myślałem, że jestem sam. Ostatnio było tu cholernie nieprzyjemnie. Hydrokon wysadził obwody i jest niestabilny. Uważaj z tą giwerą. Rykoszet w szklane osłony może wysadzić całe to miejsce w powietrze. Spróbuję to ustabilizować. Pójdę do gabinetu naukowego, kiedy przejmę nad tym kontrolę. Ten pan ma PDA. PDA nam, Benny Lips, to jest nam potrzebne do przejścia przez tamte drzwi. A, ten zabijany strzała, no na to trzeba uważać. Chyba przebiegł ten kancel Swan, nie? Ten cały pan. O Boże, ciężko jest. Bezpieczniejsze światy dla każdego. Wszyscy ludzie na ziemi toczą wojnę o dwie rzeczy nieznane. Hydrokon dokona przełomu, kończąc na zawsze. Już oglądaliśmy przed chwilą właśnie to był tamten PDA. Rozdzielając molekuły. Sakra. Trzeba być szybkim. Oni nas zabiją pewnie na jeden strzał, także też trzeba uważać. I to jest winda do Alfie 2. Także dziękuję za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Hej.